Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Pewnie wszyscy o tym wiecie, bo cały internet huczy, wszystkie Twitter się rozgrzał, Facebook i tak dalej. Wszyscy tylko o fakolcach posłanki Joanny Lichockiej. Ona się tłumaczy, że ona wcale nie pokazywała fakolców, tylko przesuwała, prawda, pod okiem sobie energicznie. W ogóle nie była, ona była po prostu bardzo zdenerwowana. Najlepsze jest to, jak ona tam tłumaczy Jarkowi, że no nie, panie prezesie, ale ja nie fakolce, ja naprawdę, nie, on ten taki zdezorientowany, ale ja tam nie wiem, się nie wyznaję na tych fakolcach, nie? Powiem wam, że miałem już wieczorem, mówię, nie, no to się w fale nie mieści, to w ogóle to jest taka beka, że rano się obudziłem, mówię, ty, Kasia, robię normalnie z tego sketch. Robię sketch komediowy, zrobię taki w stylu, wiesz, Mariolka z Gabryśką, jak jechały na imprezę do tego Maśka, co jego nie było, nie? Wiesz, coś takiego zrobię, że wiesz, jak to zrobić? Ale zrobię coś takiego w tym stylu, że wiesz, a mam taką psiapsiułę, krejzolkę normalnie w Sejmie, nie? Tamta opozycja, coś się próje, ta do nich, fakolce, nie? Ci do nas, zryje, my spierdalamy, nie? Będzie beka, nie? Będzie super, nie? Kasielko spojrzała i już wiedziałem, że chyba tego nie udźwignę, nie? Nie udźwignę tego skeczu. No ale generalnie, no jest beka, no te tłumaczenia, no to jest po prostu śmiesznie. Troszkę zmieniłem zdanie, jak zobaczyłem na Facebooku post Jurka Owsiaka. A Jurek Owsiak pisze tak. Środkowy palec. Posłanka PiS Joanna Lichocka pokazała środkowy palec po głosowaniu w sprawie 2 miliardów złotych przyznanych na TVP przez Sejm RP. To był gest zwycięstwa pani poseł i jej ugrupowania nad opozycją. To także był gest zwycięstwa śmierci nad życiem. 2 miliardy złotych, które dzisiaj powinny być przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia Polaków. Fundacja WOŚP przez 27 lat wydała na sprzęt medyczny 1 126 milionów złotych. To nieco ponad połowa tej sumy. Jej rzeczywisty wymiar to 62 tysiące urządzeń medycznych służących ratowaniu życia i zdrowia. Konkret? Absolutny konkret. Żeby dorównać rocznym dotacjom na TVP, musimy działać wiele, wiele lat. System opieki zdrowotnej Polaków jest w rozsypce. Brakuje 60 tysięcy lekarzy i 100 tysięcy pracowników personelu medycznego. A tymczasem posłanka Lichocka pokazuje fuck off nam, Polakom. I niech nie pierdoli, że pocierała nos. Foty pokazują wyraźnie, jak to jest. To tak dołuje, tak gnoi, to tak dobitnie mi pokazuje, że jestem zero. Że nie mam tu nic do gadania. Jestem drugą, trzecią, a może czwartą kategorią obywatela. Do czego już doszło w publicznej debacie? Żądam, aby pani Joanna Lichocka natychmiast złożyła mandat poselski. Obraziła miliony Polaków, a jej partia pokazała, że nasze Polaków zdrowie przegrało z chorym, partyjnym myśleniem. Przyznam się, że staram się być racjonalnym i jakby znać proporcje, rozumieć różnicę między miliardami a milionami i tak dalej, ale mimo wszystko dopiero ten post Jurka Owsiaka mi uświadomił, że 2 miliardy to jest naprawdę kupa pieniędzy. Zrozumcie to. 2 miliardy rocznie, tylko w jednym roku pójdzie na telewizję publiczną na produkowanie Sylwestra w Zakopanem marzeń, na koprodukcję jakichś filmów o Zenku Martyniuku, przede wszystkim jednak na partyjną propagandę. Na kłamanie dzień w dzień, 24 godziny na dobę, na wymyślanie jakichś niestworzonych rzeczy. 2 miliardy rocznie. Tymczasem przez 27 lat wysiłkiem tysięcy czy milionów osób zebraliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy zaledwie 1 126 000 000. Zaledwie połowę tego, co rocznie my wszyscy, my, nie oni, my z naszych podatków zapłacimy na TVP. I to nie fakolce powinny nas dzisiaj oburzać. To jest bzdet. To świadczy o niej, o tej posłance. To doświadczy o tym, jaki ona ma stosunek do ludzi, jak ona podobno w ogóle jest inicjatorką tego, żeby uchwalić, żeby nie można było gwizdać na prezydenta i krzyczeć, tam będziesz siedział i tak dalej. Ona pokazuje fakolce w Sejmie.
I to, wiecie, to oczywiście to jest granda, ale to jest bzdet. Nie dajmy sobie, kurwa, mydlić oczu fakolcami. To nie chodzi o fakolce, nie chodzi, kurwa, o to, że ona jest, nie potrafi się zachować, że jest niegodna tego mandatu. Tu chodzi o 2 miliardy złotych. Jeżeli podzielimy to przez 36 milionów obywateli polskich, od niemowlęcia do starca, to jest 55 zł rocznie. 55 zł zapłacisz na TVP. Ty i ty. I ja też. A jak weźmiemy tylko tych, co płacą podatki, to wyjdzie 100 zł. Albo 150. Na to, żeby można było uprawiać w TVP propagandę gorszą niż w PRL-u. To jest problem. I to jest w naszym imieniu. W twoim. I nie mów, że nie głosowałeś, bo właśnie dlatego, że nie głosowałeś, to być może posłanka Lichocka i jej koledzy z klubu PiS są właśnie w Sejmie. Bo ty uznałeś, że wszyscy kradną. I nie będziesz głosował na mniejsze zło, bo ty masz czyste ręce. Nie! Właśnie zapłaciłeś 55 zł na partyjną propagandę w TVP. Przykro mi. Taka jest prawda. 55 zł zapłaciłeś na to, żeby prezes Kurski mógł płacić tym, którzy z dzień w dzień po prostu kłamią. Kłamią na partyjne polecenie. I tych 2 miliardów, za które można by zakupić 100 tysięcy... Ja nawet sprawdziłem to, bo sobie policzyłem. Mówię, kurde, 62 tysiące? Trochę dużo. Podzieliłem sobie ten 1 126 000 000 przez 62 tysiące urządzeń. Wychodzi około 18 tysięcy na jedno urządzenie. To nie są, kurwa, tanie rzeczy. Oczywiście jakieś tam łóżka były może tańsze, jakieś tomografy są droższe. I ja się zgadzam, że w skali tych 30 lat te wpływy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, one nie są ten, ale wyobraźcie sobie, to jest 62 tysiące urządzeń po 18 tysięcy średnio każde. A ktoś w moim i twoim imieniu wydaje lekką ręką 2 miliardy na partyjną telewizję. Oglądasz TVP? Nieważne, że nie oglądasz. Nikt normalny nie ogląda. 2 miliardy. 2 miliardy złotych. I wiesz, teraz możesz powiedzieć, no tak, ale wszyscy kradną. Nie, kurwa, nie wszyscy. Nie było takiej historii, żeby ktoś takimi kwotami de facto, wbrew w ogóle wszelkim regułom, bo to jest tak naprawdę przeznaczanie naszych wspólnych pieniędzy na partyjną kampanię wyborczą. Niestety. Teraz by trzeba wkleić Georgesa Poniemirskiego z kariery Nikodemadyzmy, który w finałowej scenie zaczął się histerycznie śmiać. Mówi, z was się śmieje! Z was się śmieje! Z nas się śmieje. Bo to my wszyscy razem jesteśmy za to odpowiedzialni. Ci, którzy głosowali, a jeszcze bardziej ci, którzy nie głosowali. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.